Cześć. Zastanawialiście się kiedyś, czy można grać na skrzypcach po angielsku? Żeby odpowiedzieć na to pytanie, zaprosiłam dzisiaj do rozmowy lubelską skrzypaczkę Justynę Zańko. Witam. Cześć, Justyna. Cześć. Uczysz się angielskiego? Uczę się. Prawie codziennie. O, proszę, pięknie, wzorowo, wzorowo. W ogóle pierwsza rzecz, jaka mi się skojarzyła, jak powiedziałeś, że czy Justyna gra po angielsku, to skojarzyło mi się, czy Justyna trzyma skrzypce odwrotnie, tak? Tak jak kierownica. Okay. I tak nie próbowałam i nie wiem, czy bym dała radę. A więc zanim zacznę od zadawania Ci pytań, może chciałabyś nam powiedzieć kilka słów o sobie? Chętnie. Mam na imię Justyna, ale to już Małgosia powiedziała i gram na skrzypcach od wielu, wielu lat, tak naprawdę odkąd pamiętam, bo pochodzę z muzycznej rodziny, więc muzyka otaczała mnie właściwie chyba od pierwszych moich dni. I pamiętam, że bardzo często chodziłam ze swoimi malutkimi skrzypeczkami, właściwie wszędzie chodziłam z tymi skrzypeczkami. One były mniej więcej takie. I nie chciałam się ponoć bawić żadnymi innymi zabawkami, tylko właśnie skrzypcami. Próbowałam naśladować prawdopodobnie mojego brata starszego, który grał siostrę, tatę. I jest jeszcze taka śmieszna historia. Ja właściwie pamiętam część z tych wydarzeń, bo często jak wychodziłyśmy z mamą na spacery, to ja ją ciągnęłam do filharmonii, bo mój tata pracował w filharmonii i ja cały czas chciałam być na próbach, więc chodziłyśmy do tej filharmonii i jeszcze to chyba filharmonia stara, dawno temu była tam, gdzie Teatr Osterwy teraz. I pamiętam, że siedziałam na balkonie, już miałam tam swoje miejsce ulubione i siedziałam na tym balkonie, byłam tam niewielka, więc przez balustrady zaglądałam i machałam do muzyków i tak sobie spędzałam spacery codziennie. Tak właśnie się dotleniałam. Chciałam powiedzieć, że tak jak dzieci noszą ze sobą pluszankę, to tak Justyna miała skrzypce, tak? Tak. Dobrze myślę. Okej, dobrze, świetnie. A powiedz mi, bo zaprosiłam Cię tutaj z konkretnych powodów, nie wiem, czy się domyślasz, bo oprócz tego, że jesteś znaną, lubianą i utalentowaną skrzypaczką, to też łączyć coś z językiem angielskim. Myślę, że możemy zacząć od Twojego wykształcenia. Może chciałabyś się jednak trochę pochwalić? Pochwalić? Tak, jeśli chodzi o twoje wykształcenie, czy uczyłaś się gdzieś, czy raczej sama, czy jakieś szkoły, studia? Uczyłam się, dużo się uczyłam, przyznaję. Zaczynałam od szkoły w Lublinie, potem byłam w liceum w Krakowie, później 5 lat spędziłam na studiach w Warszawie i w Anglii, w Birmingham, w konserwatorium, 2 lata studiując, a wcześniej mieszkałam jeszcze 2 lata w Londynie, też jakby ucząc się angielskiego. I powiedz mi, jak to było, jakie to było doświadczenie? Czy miałaś wysoki poziom angielskiego, zaczynając studia, zaczynając swoją przygodę i mieszkając za granicą? Czy może dopiero ze wszystkim się zapoznawałaś? Było łatwo, ciężko? Jak byś to wszystko podsumowała? Jak zaczynałam studia muzyczne, to już poziom angielskiego był całkiem dobry. Natomiast jak pojechałam do Londynu wcześniej, to no, też był ok, ale pamiętam jak odebrałam pierwszy telefon w moim mieszkaniu, znaczy w tym mieszkaniu, które wynajmowaliśmy i byłam tak zszokowana, bo niestety nie zrozumiałam ani słowa, bo pani mówiła bardzo szybko i jeszcze strasznie telefon, głupio, prawda? Tak. I pytałam się chyba 3 razy, czy mogłaby powtórzyć. I w końcu nie wiem, czy zrozumiałam, co powiedziałam, ale odpowiedziałam. Wreszcie ocknęłam się i odpowiedziałam coś. Ale pamiętam, że to było właśnie takie pierwsze doświadczenie z językiem. A oprócz tego, potem już szło w miarę dobrze. Ja w Londynie mieszkając uczyłam, dawałam lekcje gry na skrzypcach. Dzieciom anglojęzycznym? Tak. I zaczęłam robić college, to się nazywał ISOL, czyli
angielski dla obcokrajowców. Mhm. I zrobiłam ten taki wysoki level, zdałam egzaminy. Z języka samego w sobie. Tak, mhm. tak, tak. I dzięki temu właściwie mogłam startować do na uczelnię. Na uczelnię, żeby tam kształtować grę na skrzypcach, tak? Dobrze. Także, także tak to wygląda. Kolejną taką rzeczą, która łączy cię z angielskim, to jest to, że u Justyny na profilu możemy znaleźć opisy pod zdjęciami w języku polskim oraz angielskim. Zgadza się? Tak. To samo dotyczy filmików. Bardzo często nagrywasz po angielsku, a nie po polsku. I skąd taka sytuacja, skąd taka decyzja, dlaczego tak to wygląda? Ja bardzo lubię używać języka angielskiego i nie ukrywam, że mi brakuje języka tak na co dzień. Natomiast tak pomyślałam, że większe jest grono odbiorców, jeśli używam języka angielskiego, a tak naprawdę większość już z nas język angielski no jakoś tam w pewnym stopniu poznało i poza tym wydaje mi się, że na Facebooku jest opcja tłumaczenia. Tak, tak, tak. Też nie wiedziałam, to nie pamiętam. Tak, ale jest jakby ten tłumacz może nie jest jakiś idealny, aczkolwiek tak jak najbardziej można sobie. Zresztą ty, jeśli chodzi o zdjęcia, to też zapewniasz wersję polską, także tak, tak. Także nie ma takiego problemu, żeby tych twoich opisów ktoś, kto nawet nie zna angielskiego, nie przeczytał. Okej, a powiedz mi tak, no bo mówisz, że chcesz dotrzeć do szerszej publiczności, czyli żeby ludzie z zagranicy też widzieli to, co robisz na swoich social mediach, to powiedz mi, czy tutaj masz tak jakoś gdzieś pomysł, czy nie wiem, czy masz może takie jakieś możliwości, żeby rzeczywiście współpracować z osobami z zagranicy, żeby nawiązać z nimi jakąś współpracę, nie wiem, czy masz jakiś cel w tym wszystkim, jak to tak, wygląda? Ja cały czas mam, utrzymuję kontakty z ludźmi, z którymi współpracowałam i tak nadal współpracujemy, może nie na co dzień, bo jednak jestem tutaj, ale też jest tak, że na moim fanpage'u właściwie połowa osób jest polskojęzycznych, połowa anglojęzycznych, więc no ja tak. Staram się też sprawiedliwie podejść do tak. sprawy i jakby pokazywać to, co robię wszystkim. Mhm. Rozumiem, pewnie. Nie wiem, czy słyszałaś o takiej opcji. Nauczanie gry na instrumencie online. Czyli używając jakichś komunikatorów, Skype'ów, tak, teraz jest bardzo, bardzo duża ilość tych takich programów, w których możemy się połączyć z kimś online, z drugiego końca świata. Czy myślałaś o tym, co o tym sądzisz? Mogłabyś krótko skomentować? Słyszałam o takiej możliwości i uważam, że jest to bardzo dobre rozwiązanie. Oczywiście trzeba do tego podejść też indywidualnie i zorientować się jakby, czego my potrzebujemy i czego oczekujemy od osoby, z którą się będziemy tam na te sesje czy na lekcje umawiać. Wydaje mi się, że jest to świetna możliwość rozwoju i jakby poznania różnych punktów widzenia też, takie poszerzenie horyzontów totalne, bo jeśli nas nie ogranicza język właśnie, to możemy zobaczyć jakie podejście do muzyki, do instrumentu, jakby do rozwoju mają ludzie z jednego zakątku świata i z innego. Mhm. Także no, ja uważam, że to jest świetna możliwość dla młodych i nie tylko. Mhm. A czy ma to też jakieś swoje wady? Czy może czasami rzeczywiście wskazane byłoby, żeby te zajęcia jednak odbywały się na żywo? Czy ten online w zupełności może wystarczyć, jak uczymy się gry na instrumencie właśnie? No, w grze na instrumencie bardzo ważny jest jednak kontakt, szczególnie na samym początku, kiedy ustawiamy ręce i sprawdzamy aparat gry.
dobrze jest, no nie polecałabym tej metody na samym początku, bo ważne jest to, żeby jednak dziecko ustawić, jeśli oczywiście mówimy o sytuacji, kiedy zaczynamy jako dziecko grać, bo też są pewnie różne. W każdym wieku można zacząć wszystko. Dokładnie. Więc wtedy myślę, że no nie zastąpi to kontaktu. Tak, z pedagogiem. Gdzie można coś fizycznie poprawić, skorygować. Okej, okay, rozumiem. Na Twojej stronie internetowej przeczytałam taki opis Ciebie, solistka, właśnie skrzypaczka i kilka jeszcze innych przymiotników oraz kameralistka. I czy tutaj powinnam bardziej kojarzyć to słówko i ze słowem kameralny, czy może bliżej tutaj do kamery? Dlaczego, skąd, jakbyś rozwinęła tą myśl, że jesteś kameralistką? Do kamery to nie, raczej. Okay. Kameralistka, od tego, że często występuję w zespołach kameralnych, czyli w mniejszych składach, z fortepianem, w duecie czy w kwartetach smyczkowych. Rozumiem. Czyli jednak kameralnie. Okej, okay, dobra, dzięki wielkie. Kolejne moje takie pytanie to, jak tego angielskiego, jak angielski przydaje Ci się na co dzień? Czy w takiej swojej codziennej pracy wykorzystujesz, czy gdzieś tego języka używasz tak na co dzień? Używam, oczywiście nie w takim stopniu, w jakim używałam go mieszkając oczywiście w Anglii, ale cały czas używam, bo mam, no konsultuję się, mam kontakt z ludźmi z tamtego etapu mojego życia, można tak powiedzieć. I bardzo często oglądam nawet wywiady z muzykami, czy tam blog, który jest prowadzony przez przeróżnych muzyków, nie tylko skrzypków. I one są głównie w języku angielskim. Okay. Dobrze, dzięki. A kolejnym moim pytaniem to jest taka kwestia może intrygująca. Powiedz mi, czy nuty to są w jakimś języku, czy one to raczej jest taki system znaków uniwersalny dla wszystkich narodowości? Jak to wygląda? No, muzyka jest uniwersalna tak naprawdę. Oczywiście my się posługujemy językiem włoskim. Wszelkie oznaczenia muzyczne są właśnie włoskie. Aczkolwiek właśnie moja profesorka z Anglii, która była Rosjanką, ale myśmy się porozumiewały w języku angielskim cały czas, zainspirowała mnie do tego, żebym grając coś, opowiadała jakąś historię. Ja bardzo często gram jakiś utwór i mam historię i czasami się zdarza właśnie historia, nie wiem, że ja sobie podstawiam jakby słowa w języku angielskim do tego, co gram. Rozumiem. Super, to jest absolutnie fantastyczne. Możliwe, że z błędami gramatycznymi, ale... Kto nie robi błędów, ten nikt nie robi. Także błędy są jak najbardziej okej. Fantastyczne to jest, bo ty niejako w takim razie myślisz w języku angielskim, tak? Co jakby zdarza się. Dokładnie, tak. Dokładnie tak. Co niektórzy bardzo rekomendują i podkreślają, ucząc tego języka. Dobrze, a powiedz mi, czyli jeśli chodzi o nuty jako system znaków, to jest jednolity dla, okay, dla wszystkich krajów. Okay. To by było na tyle, jeśli chodzi o moje pytania, a teraz taka nieśmiała prośba, propozycja, czy może mogłabyś tak zaprezentować trochę Twojego talentu i umiejętności i zagrać coś krótkiego dla nas? No czemu nie? Byłoby tak. Tylko muszę się przygotować. Tak. Jasne, proszę. Dobra. Tak, że tak ciepło widać. No dobra, widać. To ja tutaj już zmykam. Thank you.
Piękne to było. Boże, zasłuchałam się. Dziękuję bardzo. Mam dreszcze. Jeśli macie ochotę na więcej takiej pięknej muzyki i więcej tej pięknej pani, to zapraszam na fanpage'e Justyny Zańko. Wszystkie linki dostaniecie w opisie pod tym odcinkiem. A ja Tobie, Justyna, bardzo dziękuję za dzisiejszą rozmowę. Dziękuję bardzo. Myślę, że była bardzo interesująca i dużo się dowiedzieliśmy. Wam dziękuję, że zostaliście z nami do końca. I widzimy się za tydzień w kolejnym odcinku. Dzięki wielkie, trzymajcie się, pa pa! Pa!